wiem, że zawaliłam. Może powinnam coś dobrego zrobić, żeby wiecie, tak, no jakoś to tak się zrównoważyło, co nie? Jeżeli dużo zła zrobiłam, no to jak zrobię dużo dobra, no to tak to mniej więcej będzie tak, tak się wymiesza i tak będzie okej. Nie wiem, chyba nie. Jak często my zachowujemy się jak Ewka? Wróć do Boga. Hejka. Słuchajcie, dzisiaj przychodzę do Was z super historią o takiej Ewie, która w ogóle nie zna się na fryzjerstwie, ale no, miała takie dosyć długie włosy i powiedziała sobie, mam już tak długie włosy, ale mam już troszeczkę zniszczone końcówki i wypadałoby już pójść do fryzjera. W sumie nie chcę jakoś farbować włosów, nic z nimi nie chcę więcej robić, jedynie je podetnę. Ale później sobie myślała, ale co ten fryzjer o mnie pomyśli, że ja mam tak zniszczone końcówki. I zaczęła się zastanawiać i zastanawiać. I wpadła na genialny pomysł, wzięła nożyczki i powiedziała tak. Okej, pójdę do tego fryzjera i powiem mu, żeby podciął mi tylko 2 cm, góra 3. Ale zanim tam pójdę, podetnę sobie te zniszczone końcówki, żeby on nie zobaczył, że mam je zniszczone. No i wzięła nożyczki i zaczęła sobie obcinać. No i czy ten pomysł był faktycznie genialny? Tak jak powiedziałam wcześniej, nie wiem, chyba nie. I być może nie wiecie teraz, do czego piję, ale już mówię, jak często my zachowujemy się jak Ewka. Myślę, że bardzo często, przynajmniej ja widzę to po sobie, że mam takie momenty, że chcę przyjść do Pana Boga, bo wiem, że zawaliłam, wiem, że zgrzeszyłam, jest coś nie tak, ale mówię sobie, okej, ale zanim pójdę do tego Boga, to najpierw powinnam coś zrobić, nie wiem, jakieś takie specjalne postanowienie, albo może powinnam coś dobrego zrobić, żeby wiecie, tak, no jakoś to tak się zrównoważyło, co nie? Jeżeli dużo zła zrobiłam, no to jak zrobię dużo dobra, no to tak to mniej więcej będzie tak, tak się wymiesza i tak będzie okej, nie? Cóż za błędne myślenie. Co dobrego Łotr na krzyżu, ten dobry Łotr na krzyżu mógł zrobić? Nic. Ale po prostu będąc sam na krzyżu, uwierzył w Jezusa, zaufał mu, powiedział Jezu, wspomnij na mnie, gdy będziesz w swoim królestwie. A Pan Jezus powiedział, zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. No i myślę sobie, że musimy mieć taką postawę, takiego skruszonego serca. Okej, zawaliłem, ale już nic z tym nie mogę zrobić. Więc po prostu idę tak jak jest, idę do Boga i mówię, Boże, zrób coś z tym. Nie dam rady, te końcówki są zniszczone, ale Ty możesz je naprawić, Ty możesz podciąć. A Pan Bóg powiedział, że jak daleko wschód od zachodu, tak oddalił nasze występki i On nie pamięta, nie wspomni więcej. Tak mówi Słowo Boże, a Bóg zawsze mówi prawdę. Pa.